Cześć, witajcie z tej strony oczywiście znowu Opera z kolejnym filmem na temat tego, co poniewiera się po mojej zbrojowni. Pewnie wielu z was zauważyło od razu, że jest to Frost. Co dziwnego i ciekawego można mieć we Froście, albo jak można go zbudować inaczej niż buduje się go do tej pory? Pewnie połowa z was przynajmniej buduje Frosta w taki sam sposób, czyli sporo wytrzymałości, sporo pancerza, sporo mocy umiejętności, żeby nasza kulka była jak najwytrzymalsza i żeby mogła znieść wszystko, 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 wszędzie i zawsze. Natomiast musicie pamiętać o tym, że jeżeli kiedykolwiek wrócą do nas misje, na których będziemy spędzać bardzo dużo czasu, czyli powiedzmy więcej niż 2 godziny i przeciwnicy przewyższą w końcu gdzieś tam poziom trudności, jakiemu jesteśmy w stanie podołać, i będziemy musieli się schować za kulką, to ta kulka już nie będzie na tyle wytrzymała, bo przeciwnicy będą w stanie zadać na przykład 50 tysięcy obrażeń. I przez to jednym strzałem czy dwoma zdjąć całą tą kulkę. Są sposoby, by temu zaradzić, a żeby nie inwestować specjalnie w tą wielką kulę śniegu, ponieważ no po prostu nie jest w stanie już powstrzymać wrogów na powiedzmy tam 250 plus poziomie. Zdarzają się oczywiście takie przypadki, natomiast bardzo ciężko jest zrobić takiego Frosta. Po drugie, taki Frost jest mocno sytuacyjny. Potrzebne by wam było wsparcie waszej drużyny, czyli potrzebna by wam była Trinity, potrzebna by wam była jakaś inna postać, która zbufuje wam ilość mocy, umiejętności, jaką posiadacie, żebyście mieli jeszcze twardszą tą kulkę, dodatkowo kulki życia, konwersję życia itd., itd. To temat trochę na inną bajkę i na pewno kiedyś się na tym skupimy. Na razie jednak znalazłem sposób jakby budowania Frosta, który jest dużo lepszy. I nie jest on odkrywczy, ponieważ poniewiera się gdzieś tam w internecie od dłuższego czasu i wielu graczy gra na takim Froście. Natomiast jest on dużo lepszy moim zdaniem do ogólnych wszystkich misji. Wszystkich ogólnych misji, czyli... Tak jak ten z kulką jest dobry tylko praktycznie na obronę i przejęcie i obronę mobilną ostatecznie, tak ten Frost poradzi sobie w zasadzie z każdymi trudnościami na każdym poziomie i w zasadzie nie ma znaczenia dla niego typ przeciwników, czy jakość tych przeciwników, czy będą oni mieli 1000 poziom, czy będą oni mieli 10 poziom, ten Frost zadziała równie skutecznie. Fakt, że przeciwnicy na wyższym poziomie po prostu nas zmiotą z powierzchni ziemi, ale zrobią to po prostu 2 strzałami, jeżeli będziemy mieli potężną kulkę, a nie jednym, jeżeli tej kulki nie będzie. Więc to niewielka jest różnica, kiedy przeciwnik po prostu typu bombarda wychodzi przed nas i wystrzeliwuje nam zwyczajnie rakietę prosto w twarz. Chodzi głównie tylko o to, żeby tą rakietę gdzieś zebrać, zanim dojdzie do naszej twarzy. Żeby ona wybuchła trochę wcześniej, żebyśmy nie otrzymali tych obrażeń. I ja mam właśnie taki sposób budowania tego Frosta. Sposób ten opiera się głównie o mod zlodowa ciała fala, ewentualnie, jeżeli idziemy na plagę, o mod zamrażająca kula. Więc pewnie jak się domyślacie, zasięg mocy jest tutaj głównym czynnikiem, czyli przeforsowanie i rozciągnięcie no jest dla nas po prostu obowiązkowe. No nie ma opcji, żebyśmy go nie posiadali, bo nie. Po prostu. Musimy mieć duży zasięg, żeby zlodowaciała fala mogła objąć jak największe obszary, jak najwięcej przeciwników na jak największym dystansie. Zlodowaciała fala, umiejętność Frosta, którą mamy w jego arsenale, nazywa się lodową falą, która rozchodzi się w stożku, zadaje jakieś tam obrażenia, natomiast zatrzymuje przeciwnika. Chodzi głównie o to, że przeciwnik zostaje spowolniony i jego szybkość ataku również zostaje spowolniona. Zlodowaciała fala dodaje nam dodatkowo to, że pozostawia po fali jeszcze dodatkowy ślad. Na tym śladzie przeciwnicy mogą otrzymać ten sam efekt, który otrzymali wcześniej odrzuconej umiejętności. Tylko że dzięki temu nie będziemy musieli tej umiejętności rzucać bez przerwy, non-stop i kiedy tylko nowi przeciwnicy się pojawią itd., itd. Ta zlodowaciała fala na 12 sekund będzie w stanie wrogów powstrzymywać w ten sam sposób. 12 sekund to całkiem sporo i na wyższych poziomach naprawdę potrafi to zmienić losy bitwy, tak szczerze mówiąc. W związku z tym bierzemy sobie tutaj jak najwięcej zasięgu, jak tylko dużo się da tak naprawdę, bo wiem, że
Na dużych, otwartych mapach po prostu zasięg ma znaczenie w tym przypadku. Natomiast jeżeli jesteście gdzieś, gdzie ten zasięg nie będzie miał aż takiego znaczenia, czyli to będą na przykład jakiś statek Grinier czy statek Korpus, gdzie tam jest bardzo mało w ogóle otwartych przestrzeni i w zasadzie bylibyście w stanie się obronić przy mniejszym zasięgu, to całkiem fajnym pomysłem jest wyjęcie sobie tego przeforsowania, zostawienie tego rozciągnięcia ze względu na to, że po prostu zaoszczędzimy sobie trochę skuteczności mocy, a nawet będziemy mogli ją podnieść dzięki innym modom. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, to jest taki ogólny zarys tego Frosta. Jest on jednym z najtańszych w ogóle sposobów budowania prawie wśród wszystkich warframe'ów, które można wykorzystać na bardzo wysokich poziomach. Dlaczego? Dlatego, że do tej pory, kiedy przedstawiałem wam jakikolwiek sposób budowania, bardziej skomplikowany niżeli te przy omawianiu postaci, to mieliście tutaj do czynienia zaraz z jakimiś arkanami albo w ogóle z jakimiś wymaganiami dziwnymi. Tutaj nie ma znaczenia, czy będziecie mieli Zenurik, czy będziecie mieli Naramon, czy będziecie mieli jakąkolwiek inną szkołę, czy będziecie mieli arkany, czy ich nie będziecie mieli. Naprawdę, czy będziecie mieli Medirej na swoim towarzyszu. Tutaj nie ma to w ogóle znaczenia. Nie ma znaczenia też aura, bo to też możecie zastąpić czymkolwiek innym, jeżeli chcecie ją przeformować i czujecie się lepiej na zwiększeniu obrażeń od pistoletów, karabinów czy czegokolwiek innego, to tutaj równie dobrze możecie to wykorzystać. Musicie tylko pamiętać o tym, żeby mieć duży zasięg, jakąś wytrzymałość, bo mało będziecie używać kulki i mało będziecie tej kuli potrzebować tak naprawdę. Przeciwnik po prostu nie zdąży zadać wam jakichś specjalnych obrażeń. Kiedy zaznaczycie bardzo duży obszar, bo tak będzie przy zlodowaciałej fali, to wtedy przeciwnik, wchodząc na niego, zostanie bardzo mocno spowolniony, będzie bardzo wolno strzelał, bardzo wolno się poruszał, zanim was wyceluje i wystrzeli, to po prostu minie kupa czasu. Jeżeli chcecie wykorzystać ten sposób Frosta, budowania Frosta w obronie, to również możecie, natomiast wasi sojusznicy muszą stać gdzieś blisko was i po prostu musicie ostrzeliwać przeciwnika, bo wy będziecie zajęci tym, żeby puszczać zlodowaciałą falę dookoła siebie, żeby jakoś zablokować wszystkie wejścia. Musicie też pamiętać o tym, że fala obejmuje wszystkie piętra, na których ją rzucicie. Czyli możecie ją rzucać na przykład z bardzo wysoka albo z bardzo niska i obejmie wszystkie piętra, wszystkie windy, wszystkie podesty i cokolwiek innego. Więc ma to całkiem spore znaczenie. Efektywna wydajność fali jest po prostu większa. Dodatkowo musicie pamiętać o tym, że jeżeli normalnie na bossów nie działa w żaden sposób spowolnienie czy zatrzymanie, jakiekolwiek zamrożenie i tak dalej, to fala lodowa będzie na nich działała. Więc to jest całkiem niezły pomysł, żeby wykorzystywać zlodowaciałą falę w ten sposób. Dodatkowo przecież, kiedy przeciwnik będzie chodził po tej zlodowaciałej fali, cały czas będzie objęty jej działaniem. Poza tymi wszystkimi, tymi trzema modami, które musimy mieć, bo one są obowiązkowe. Mam jeszcze przepływ, ponieważ nie daje tutaj w ogóle wydajności mocy. Zlodowaciała fala niewiele mnie kosztuje, ewentualnie używam co jakiś czas kulki, która też niewiele mnie kosztuje, kiedy mam 425 punktów energii. Więc tak naprawdę nie jest mi to specjalnie potrzebne. Wykorzystuję tutaj ciągłość, ze względu na to, że skoro mam już taki duży zasięg i bardzo małą skuteczność mocy, to nie próbuję już niwelować tego działania negatywnej skuteczności mocy. Jeżeli wyjąłbym przeforsowanie, to bym próbował jeszcze dobić trochę tej skuteczności mocy, żeby przeciwnikom obniżać pancerz przy użyciu naszej czwórki. Natomiast jeżeli nie mam możliwości wyjęcia tego przeforsowania, to w ogóle nawet nie próbuję offsetować tej skuteczności i idę za ciosem, wsadzając tutaj ciągłość, czy zwykłą, czy prime. Nie ma to znaczenia. Ma znaczenie to, żeby jak najbardziej sobie gdzieś tam zwiększyć tą długość trwania mocy. Ze względu na to, że jeżeli nasze umiejętności nie będą zadawać jakichś specjalnych obrażeń, to niech chociaż trochę trwają. No ale powiecie, że tak. Kulka nie ma znaczenia, jaka tam jest długość trwania. Na zlodowaciałej fali jest 12 sekund, jest kap, koniec, kropka. Na naszej jedynce jest jakiś tam czas trwania, ale i tak nie będzie duży. No tak. Ale na czwórce ma to bardzo duże znaczenie. Skoro już mamy tak ogromny zasięg, to stajemy po prostu gdzieś w środku przeciwników. Czy musimy podnieść naszego sojusznika, naszego kawata, czy w ogóle zrobić cokolwiek innego, odpalić na przykład kapsułę życia, nie? To w takim wypadku zatrzymujecie po prostu wszystkich przeciwników wokoło. Stają w miejscu na bardzo długo. 150% naprawdę wystarczy i jest to całkiem spora liczba, dzięki czemu przeciwnicy będą się tam trzymać w jednym miejscu i będą zamrożeni na naprawdę spory czas.
Zatrzymujemy ich w tym miejscu i nic więcej z nimi nie robimy. Możemy ich rozwalić, walcząc wręcz, możemy ich wystrzelać. Mamy czas, żeby zrobić praktycznie cokolwiek. 100% długości trwania mocy to trochę za mało. Zwyczajnie na przykład animacja używania kapsuły życia jest dłuższa niż czas trwania zamrożenia przeciwników. A to jest bardzo ważne, bo jesteśmy w stanie użyć w tym momencie czwórki, zamrozić wszystkich przeciwników wokół, użyć kapsuły i odskoczyć jeszcze gdzieś tam, ewentualnie użyć znowu czwórki. Bo czwórkę można przedłużać, natomiast jej właściwości się nie stakują, więc nie możemy obniżyć pancerza rzucając na przykład 10 razy czwórkę, nie możemy obniżyć pancerza poniżej, znaczy tam do zera, no nie, czy na przykład o 50-60%. W tym przypadku to będzie jakieś 15% obniżenia pancerza, więc jest to naprawdę niewiele. Ale z drugiej strony macie czas na to, żeby wystrzelać przeciwnika, jeżeli będzie trzeba cały magazynek, albo w zasadzie uciec przed przeciwnikiem, albo poczekać, aż nasi sojusznicy załatwią tego przeciwnika. Przecież nie musicie zadawać wszystkich obrażeń od razu, tak? Wy macie tylko spowolnić na tyle przeciwnika, żeby nikt z waszej drużyny nie zginął. I to się wam uda. Natomiast gdzieś tam, powiedzmy, zależy jak macie broń zbudowaną. Ja na przykład ze swoją bronią gdzieś do 400-500 poziomu przeciwników byłbym jeszcze ich w stanie zabijać. Byłoby ciężko, natomiast byłbym w stanie to robić. Do 200 na pewno jestem w stanie strzelać po prostu z karabinu i po prostu zabijać przeciwników, więc dla mnie ten sposób budowania jest idealny, solowo. Jeżeli natomiast poszedłbym z sojusznikami, to tym lepiej dla mnie, bo zwyczajnie utrzymuję się gdzieś z tyłu, kiedy już nie ma możliwości zadawania obrażeń i po prostu kontroluję tłum. Skądkolwiek przeciwnik by nie nadchodził, stamtąd będzie on bardzo, bardzo, bardzo wolno nadciągał, to raz. Dwa, jestem w stanie zamrozić wszystkich, żeby po prostu stali w miejscu, nie ruszali się i żebym był w stanie na przykład podnieść już swojego sojusznika. Dzięki czemu moi wszyscy członkowie drużyny są w stanie skupić się na obrażeniach. No powiedzmy poza Trinity, bo fajnie by było mieć jednak Trinity, która ma 75% redukcji obrażeń na całej drużynie i tak dalej. Ale tym się też wkrótce zajmiemy. Na razie chodzi jednak o to, że taki sposób budowania Frosta jest bardziej uniwersalny, niżeli budowanie go tylko pod kulkę, bo wtedy na przykład nie mamy długości trwania mocy. A jeżeli próbujecie go zrobić pod wszystko, no to wtedy cierpią tarcze, punkty życia, energia, zawsze coś ucierpi. Natomiast w tym sposobie budowania fakt cierpi skuteczność mocy, natomiast żaden inny aspekt nie pozostaje z tyłu, jak widzicie, i przekierowanie i witalność. Ja jeszcze wsadzam wigor. Możecie wsadzić stalowe włókna, możecie wsadzić intensyfikację. Ja po prostu nie mam co tutaj już wepchnąć. Jeżeli łapiecie się na tym, że macie arkanum energii plus jeszcze Zenurika i tej energii wam nie będzie brakować, to ten przepływ też możecie sobie wywalić i macie jeszcze dwie sztuki slotów na mody. Możecie tu wsadzić cokolwiek. Specjalnie nie włożyłem, a mam pojemność, żadnego Exilusa, ze względu na to, że też możecie wsadzić cokolwiek. Naprawdę, nie ma to najmniejszego znaczenia. Być może dla waszej drużyny, kiedy rozmawiacie ze sobą, kiedy gracie we czwórkę, powiedzmy premade'em takim, i dogadacie się, co każdy z was ma, to wtedy rzeczywiście możecie się dogadać, że no ja wezmę to, ja wezmę tamto, wymienicie sobie Exilusa, wymienicie sobie jakiś inny mod. Ja na razie zwyczajnie tego nie potrzebuję. Na obecną chwilę nie mamy takich map, gdzie musielibyśmy zostawać tam powiedzmy 3-4 godziny albo w ogóle cokolwiek, żeby cokolwiek zdobyć sensownego. Także to już jest kompletnie bez sensu. Natomiast możecie sobie w to miejsce wsadzić cokolwiek chcecie. Naprawdę cokolwiek chcecie, to może być dowolny mod, jakikolwiek tylko wyda wam się stosowny. Na przykład kiedy idziecie na plagę, bardzo dobrym sposobem jest wsadzenie sobie, zamiast zlodowaciałej fali, zamrażającej kuli. Czyli tak by wyglądał nasz sposób budowania na pladze, ze względu na to, że zamiast spowalniać przeciwników, którzy tam wejdą, bo oni nam szybkość ataku i tak mają umiarkowaną, to lepiej liczyć na to, że na 8 sekund zamrozimy całkowicie przeciwnika. 50% szans to całkiem sporo. A jak ustawicie dwie kulki obok siebie, tak żeby się nie zniwelowały, tylko żeby na siebie gdzieś tam jakoś nachodziły, to szansa jest od razu większa. Więc to nie jest taki całkiem głupi pomysł. Dodatkowo zamiast wtedy wigoru możecie sobie wsadzić antytoksynę, ponieważ na pladze mamy bardzo dużo obrażenia
w ogóle, które idą w nasze punkty życia od trucizn, to w takim wypadku zniwelowalibyście prawie o połowę obrażenia od toksyn, co pozwoli wam po prostu dłużej wystać na wraku, czy na czymkolwiek, co byście chcieli robić w ogóle na pladze, nawet jeżeli miałoby to być tylko zbieranie doświadczenia. Tak naprawdę możecie tutaj zrobić wszystko dowolnie jak chcecie, możecie właśnie wrzucić sobie stalowe włókna, żeby ta wasza kulka była bardziej wytrzymała, bo wigor nie daje jej dodatkowej wytrzymałości, natomiast już pancerz, owszem. Ewentualnie zamiast przepływu prime możecie sobie wsadzić konwersję życia itd., itd. To temat trochę na inną bajkę. Natomiast jak widzicie, jest to frost, który jest w stanie bardzo dużo wytrzymać i dodatkowo jest w stanie bardzo dobrze wspomagać swoich członków drużyny i ostatecznie na bardzo wysokich poziomach, ewentualnie przeciwko bossom, jest w stanie wykorzystywać swoje spowolnienie. Dzięki czemu po prostu, jeżeli farmicie cokolwiek, jakiegokolwiek innego Warframe'a, to może wam się ta zlodowa ciała fala przydać. Nawet jeżeli Stalker się pojawi, rzucicie zlodowa ciało falę, on się pojawił i tak będzie zeslowowany. Więc to i tak jest dobry wybór. Zawsze najtwardszych przeciwników możecie przecież zatrzymać jedynką. Pewnie? To też jest dobry wybór. Dobra. Oprócz tego, że zwyczajnie podałem wam mój sposób budowania tego frosta, to jeszcze dodatkowo dobieram sobie coś celnego w miarę, co zadaje całkiem niezłe obrażenia. Soma jest bardzo dobrym damage dealerem. Sporo obrażeń w krótkim czasie, pociski są hitscanami, więc jest wam łatwo trafić itd., itd. Natomiast jeżeli traficie na broń, która jest na przykład snajperką, gdzie pocisk musi dolecieć, ma czas podróży itd., itd., i każdy pocisk się liczy, bo na przykład macie 1, 2, 3 strzały i musicie przeładować i tak w kółko, to przy tej zlodowaciałej fali będzie wam łatwiej. Przeciwnik jest spowolniony o połowę, o 50%. Będzie się poruszał bardzo wolno strzelał. Macie czas na to, nawet na najwyższych poziomach, żeby stanąć za przeszkodą, wycelować, strzelić, przeładować, strzelić jeszcze raz i tak w kółko, póki nie zabijecie tego przeciwnika. Soma ułatwia mi sprawę, ponieważ na wysokich nawet poziomach będzie w stanie zabijać przeciwników bardzo szybko. Buduję ją klasycznie, to już na pewno wiecie, bo i o tym już był film. Natomiast jeżeli chcecie i macie jakiś powód, dla którego chcielibyście zostać w jakiejś misji bardzo, bardzo długo, choćby tak dla samego pobicia rekordu świata, bo może chcecie, to w takim wypadku radziłbym jednak wziąć snajperkę, zwyczajnie dlatego, że możecie zadać nią więcej obrażeń, a i będzie wam łatwiej te obrażenia zadać z większego dystansu, ponieważ dystans przy tych umiejętnościach Frosta będzie bardzo, bardzo duży. Sama lodowa fala będzie sięgała 47 metrów pod kątem 60 stopni. 60 stopni to jest bardzo, bardzo dużo. Jeżeli rzucicie takie dwie obok siebie gdzieś tam w jakimś pobliżu, możecie uzyskać nawet 120 stopni pokrycia całego terenu. 120 stopni to już jest naprawdę, jesteście w stanie tak naprawdę pokryć gdzieś tam 3 albo 4 wyjścia. Obrażeń może nie jest dużo, ale fala będzie wam bardzo przydatna i dzięki temu właśnie jesteście w stanie przycelować sobie, strzelić heada, zabić tego przeciwnika i nawet najtwardszy przeciwnik będzie miał problemy, ponieważ będziecie mogli mu wpakować cały magazynek w twarz, zanim w ogóle się zamachnie. Bo przecież lodowa fala tyczy się też przeciwników, którzy walczą wręcz. Obniża ich prędkość ataku, zarówno strzelecką, jak i prędkość walki wręcz. Więc zanim się zamachną, zanim was uderzą, to możecie daleko już przebiec, dobiec do końca. Frost jest was w stanie całkiem długo ochronić, jeżeli chodzi o zlodowaciałą falę. Ballistic Eractę sobie dobrałem z tego względu, że o ile sama Soma zadaje głównie obrażenia tnące i niewiele tych obrażeń miażdżących czy przebijających, to Ballistica będzie oprócz tego, że zadawać obrażenia, jakie ja sobie tam wyznaczę, plus bardzo duże obrażenia przebijające na pancerz, niezbędne praktycznie, to jeszcze dodatkowo Ballistica Rakta po zebraniu odpowiedniej ilości punktów doświadczenia, czyli zabiciu odpowiedniej ilości przeciwników, wybuchnie energią, która zmniejszy punkty życia przeciwników znajdujących się w zasięgu o połowę, bo to będą wirusowe obrażenia. A wirusowe obrażenia zmniejszają punkty życia przeciwników o połowę, dzięki czemu po prostu musimy zadać mniej obrażeń, tak jak i nasi sojusznicy. Ostatnią rzeczą jest Galantin Prime, ale tak naprawdę możecie tutaj wsadzić cokolwiek. Ważne, żebyście byli w stanie zabić po prostu przeciwnika. To nie ma znaczenia, w jaki sposób to zrobicie. Macie go rozszarpać, rozerwać na strzępy, zrobić z nim totalną masakrę. Rzadko przeciwnicy będą do was dochodzić, więc broń do walki wręcz tak naprawdę nie liczy się w ogóle.
Natomiast jeżeli już coś miałbym wybrać, to będzie to jednak Galantynka. Dobra. Czy o czymś zapomniałem? Raczej nie. Jak widzicie, ten Frost bardzo dobrze będzie mi się sprawdzał w wielu przypadkach. Natomiast tak jak mówię, zlodowa ciała fala bardzo dobrze zadziała na korpus i bardzo dobrze zadziała na Grinier, na wszystkich strzelających przeciwników. Natomiast jeżeli miałbym iść na plagę, to już stanowczo wybrałbym zamrażającą kulę, bo zwyczajnie wolę liczyć na to, że przeciwnicy po prostu, kiedy już dojdą, to zostaną zamrożeni. Nawet jeżeli na dużym obszarze, to i tak jestem w stanie bardzo szybko do nich dobiec, jeżeli chodzi o broń do walki wręcz, czy nawet, nie wiem, strzelić Stonkora, bo oni zostali zamrożeni przecież w jednym miejscu i tak dalej, i tak dalej. Nie ma jakiejś ograniczonej liczby tych przeciwników, którzy zostaną zamrożeni, więc jest to całkiem niezły sposób. I tak jak mówię, ten Frost nie jest wcale drogi, ja w niego wsadziłem tylko 3 formy. Dodatkowo nie muszę wykorzystywać żadnych arkan przy nim. Chcę, ale nie muszę. Mogę tutaj wsadzić tak naprawdę cokolwiek i będzie się dobrze sprawdzał. No oczywiście wszystko zależy od waszych preferencji i oczywiście jak zwykle pamiętajcie o tym, żeby w komentarzach wpisać, jeżeli macie lepszy sposób budowania tego Frosta albo chcielibyście się podzielić jakimiś swoimi spostrzeżeniami, to będę wam za to bardzo wdzięczny, wypróbuję je i oczywiście jeżeli będą lepsze niżeli moje albo lepiej będą się sprawdzać, no bo cóż, przecież matematyka nie kłamie, skoro coś jest lepsze, to trzeba tego używać. To w takim wypadku zupdate'uję swoje wideo. Na razie natomiast ja wam bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do tego, żebyście wypróbowali tego Frosta. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia wkrótce.